Naszym gościem jest Artur Społowicz, zawodnik, który startuje w Pucharze Świata i który zdobył już z koniem WAG kwalifikacje olimpijskie. Powiedz, jak wygląda Wasza forma, jak się czujecie obaj? Forma rośnie. Coraz lepiej nam się współpracuje. Jeździmy z nowym trenerem od początku roku i pracujemy cały czas nad poprawą wyniku w ujeżdżeniu. I co start, to jest lepiej. Mam nadzieję, że tu też będzie poprawa w stosunku do poprzedniego startu w Białymborze. A czy mógłbyś zdradzić, z kim teraz trenujesz? Trenujemy z panem Rudigerem Schwarzem. To jest niemiecki trener. Bardzo doświadczony szkoleniowiec, który długie lata prowadzi niemieckich juniorów i młodych jeźdźców. WKKW oczywiście? Oczywiście WKKW. Buduje krosy, był budowniczym mistrzostw świata Wachen. Także jest to dosyć znana i bardzo już taka utytułowana postać. A jak oceniasz trzygwiazdkowy kros w Strzegomiu? Tradycyjnie trudny, jak zwykle fair postawiony, ale wymaga od koni jeźdźców dużego skupienia, odwagi, dokładności w najazdach. Przeszkody są wieloczłonowe, z wąskimi frontami, z różnymi wariantami tych wąskich frontów i dosyć wymagający. A która przeszkoda lub kompleks przeszkód jest Twoim zdaniem najtrudniejsza? No jest kilka, które będą na pewno sprawiały trudność zawodnikom. Na pewno wodne obie przeszkody, na pewno nowy kompleks przeszkód z narożnikami na górce, na której kiedyś znajdowało się takie trzy stacjonaty po ukosie. To są na pewno przeszkody, które... Poza tym jest dużo nowy kofin jest z wejściem i wyjściem wąskim frontem. No są to już przeszkody takie wymagające naprawdę dużej precyzji w najeździe i koncentracji i u jeźdźca, i u konia. Przed Tobą start w ujeżdżeniu dzisiaj, tak? Tak, o 14:18 dokładnie startuję w pierwszej części tego naszego trójboju. To w takim razie dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.